No myślę, że ten Puchar Wójta to tak jak i Puchar Polski. Oczywiście nasze drużyny, które są w rozgrywkach, one też uczestniczą w eliminacjach o Puchar Polski. Ale ten Puchar Wójta jest takim mniejszej skali, ale on w skali gminy daje taką szansę systemem pucharowym rozegrania i szansę dla wszystkich, bo nie każdy może grać w A-klasie, nie każdy może grać, nie każda drużyna ma potencjał, żeby uczestniczyć w tych awansach coraz wyżej. Pojedyncze drużyny tak, natomiast Puchar Wójta tutaj po prostu nie ma tej bariery. Mogą z wszystkich kategorii rozgrywkowych drużyny uczestniczyć z terenu gminy i zawsze są jakieś niespodzianki. Mogę się nieskromnie pochwalić, że zdobywamy go dosyć często, ale myślę, że gdzieś 10. W ostatnim, przynajmniej w tym czasie, kiedy ja gram, to na pewno będzie 10. puchar. Jako drużyna Huragan zawsze podchodzimy profesjonalnie do tego, więc jest to dla nas ważny puchar i bardzo się cieszę, że po raz kolejny go zdobyliśmy. Śmialiśmy się, że przez 2 miesiące świeci słońce, jak my chcemy coś zorganizować, to niestety przyszedł deszcz, ale mimo warunków myślę, że zaprezentowaliśmy się fajnie. Zresztą jak wszyscy tutaj, każda drużyna z obecnych i powalczyliśmy, zagraliśmy fajny turniej i to jest najważniejsze. Także wszystko fajnie się udało. Boisko grząskie, ale daliśmy radę. Tak, warunki arcy ciężkie, nie ma o czym mówić. Mokro, śliska piłka, no nie jest lekko, ale na szczęście dzisiaj nie było aż tak źle jeszcze. Tutaj stadion mamy naprawdę na wysokim poziomie, w Owaksądzie nie ma o czym mówić, bo jest równiutko, jest fajnie, także myślę, że to też dużo pomagało, ale warunki naprawdę ciężkie, jak dla bramkarzy. Każdy przygotowuje się tak pod ten Puchar Wójta, by coś zagrać, tak? By coś ugrać dla klubu, dla kibiców. Dzisiaj akurat naszych kibiców była garstka, ostatnio u nas było więcej, aczkolwiek no myślę, że następnym razem będzie więcej, jeśli będzie pogoda, nie? Ja to organizuję odkąd jestem wójtem, od roku 90, a wiem, że nawet w czasach wcześniejszych również były organizowane, może nie cyklicznie, natomiast my to robimy rok w rok. Czyli od 90 roku systematycznie. To się przyjęło i wszyscy tego potrzebują, jeśli chodzi o drużyny, także na pewno to będziemy robić.